Zaczęło się właściwie od jednej osoby, przez przypadek zupełny. Siostra moja spotkała taką znajomą staruszkę porą zimową, która miała złamaną rękę. Podeszła do niej, a niosła mynaszki z pobliskiej stołówki. I tak jej się żal zrobiło, że ona tak chodzi. Siostra jeszcze jeździła do Wieliczki do pracy. No i postanowiła, że będzie jej przywozić z tej stołówki. I tak robiła, ale nie zawsze mogła z Wieliczki zdążyć do godziny 16. Stołówka była czynna. No i postanowiła ugotować obiad dla niej. Któregoś dnia poszła tam do niej, patrzy, a ta pani dzieli się ze swoją znajomą, też ubogą osobą, tym swoim obiadem. No to po co ma się dzielić? Można ugotować dwa obiady. Ludzie się dowiadywali jedni od drugich, że coś takiego jest, no znaczy osoby ubogie. Po drodze też kiedyś spotkała tu z ulicy panią, która jest niewidoma i szła na stary kleparz do takiej jadłodajni brata Alberta. No to też żal jej się zrobiło i zaczęła właściwie siostra prosić tu nawet do domu. Inicjatywę przejęła moja siostra. Od początku zresztą ona była zawsze bardzo wrażliwa na biedę, na głód, na te osoby na przykład starsze, które już no, nie są piękne ani nic, które nie przyciągają tak jak dziecko. Nie są te osoby tak akceptowane przez społeczeństwo, niedostrzegane, z nimi się obojętnie obok nich przechodzi. Coś tam się zrobi, ale nie, żeby to było tak na stałe. I ona była zawsze taka. Ją do tego pchnęła właściwie sprawa tych 8 błogosławień. Szukała gdzieś jakiejś wspólnoty, gdzie jakiegoś wzorca wśród świętych znalazła w osobie świętego Franciszka, który zajmował się, prawda, ubogimi i zwierzętami. To ją pociągnęło. Siostra moja była dość szybka w tym gotowaniu, umiała gotować, bo ja to raczej jestem antytalent. Specjalnie nie lubię. Ja raczej byłam taką zawsze podkuchenną, sprzątałam, coś tam przygotowywałam, a gotować, no to siostra. I ona to błyskawicznie robiła. Pewno, że się wydawało troszkę później, nie jak teraz pół do pierwszej, tylko gdzieś dopiero czwarta, piąta, tak przychodzili ludzie po posiłek. 2 godziny potrafiła ugotować i deserem, i nieraz i piekła, i no miała talent. Nawet byłam przeciwna. Zaczęłam pomagać siostrze już po śmierci moich rodziców, babci, jak zostałyśmy same. Siostra coraz bardziej tak jakoś upadała na zdrowiu i właściwie z miłości do niej, nawet nie do ludzi, zaczęłam pomagać i wciągać się w te sprawy. Coraz więcej osób na dwie pensje nasze, bośmy obie jeszcze pracowały, dwie pensje nasze nie wystarczały. Trzeba było jakoś uzupełnić budżet. Sprzedawałyśmy po kolei to wszystko, cały ten majątek. No w końcu się skończy, no bo jak się nie dodaje, to nie będzie nic. No nie przywiązywałyśmy wagi do materialnych spraw. No była potrzeba, trzeba było. No to się szukało kupca sprzedać i spieniężyć to, no i żeby to służyło ludziom. Ale to wszystko było takie spontaniczne i zwykłe, naturalne. No bo nawet to, gdyby nam wtedy ktoś kazał odgórnie coś takiego robić, na pewno byśmy się nie podjęły. Tylko to wypływało no, z wiary. Czy ja dojrzałam może duchowo dopiero później? Człowiek dojrzewa, prawda? Im starszy jest, tym więcej rozumie, inaczej podchodzi do życia, a siostra wcześniej dojrzała, no i właśnie te wartości wcześniej dostrzegała, no i temu się poświęciła. No, na pewno nam ułatwiło to, żeśmy nie założyły rodziny, ani jedna, ani druga. Mogłyśmy się poświęcić całkowicie ludziom. No to
Siostra miała dobrych kolegów na Wieliczce i bardzo wspomagali, oddawali te kartki żywnościowe, powiedzieli, co ona prowadzi. Bardzo ludzie szli na rękę, różnie to bywało i nawet tak spotykałyśmy się z takimi kłodami podkładanymi nam pod nogi. No nie podobali się ci ludzie. No co, no ale nawet przeszkody, no groźbą sanepidu, groźbą zgłoszenia na policję, że tam któryś się załatwił pod murem, czy coś takiego, że są głośni, że brzydko mówią. No starali się jakoś dokuczyć i zniszczyć to. Nie udało się. No siostra wiele razy była, nawet w parafii, na dywaniku proboszcza, tłumacząc się, co tam robimy. 22 godzina. Nie mamy na drugi dzień na chleb nawet. Ktoś zadzwonił o 10 w nocy. Była znajoma, która już od dawna planowała pomóc. W jakiś sposób nie wiedziała jak i dzisiaj ją akurat coś takiego natchnęło, żeby przynieść i podzielić się pieniędzmi. No i przyniosła i już było na następny dzień. Także wiele razy w ciągu tych wielu lat takie rzeczy się zdarzały. No można powiedzieć, że cud. Kiedyś też byłyśmy winne w sklepie. To było na 30 tysięcy chyba, tak. Byłyśmy zadłużone, brałyśmy na kredyt w sklepie. A była inwentaryzacja, ni stąd, ni zowąd. Więc musiała mieć ta pani gotówkę i musiała mieć wpłacone, bo przecież nie można do tego doprowadzić, żeby ona miała manko. No i prosiłyśmy, wtedy siostra była jakoś w szpitalu i ja to powiedziałam i ona się tam modliła. Zawiadomiłam też i Dominikanów, żeby się bracia modlili, no bo sobota, na poniedziałek muszę mieć tyle pieniędzy. Skąd ja to wezmę, nawet jeżeli gdzieś pożyczę, to nie uzbieram tyle. I w niedzielę przyjeżdża brat, no bo zwykle w niedzielę przywozili z puszki z kościoła pieniądze, to co z tygodnia było. I tu nagle mówią, szczęśliwi przychodzą, było 29 chyba tysięcy. Ktoś w takim rolniku, czyli jakby jedna osoba rzuciła taką kwotę. Dominikanie byli zaszokowani tą sytuacją, no bo rzeczywiście baczność poczuwała i pan Jezus natknął kogoś. No i cud się stał, no bo ktoś rzucił jednorazowo aż tyle tysięcy. Miałyśmy taką panią podopieczną, staruszkę 92-letnią, która codziennie jeździła do kościoła i najmilej, najprzyjemniej przyjmowali nas Dominikanie. To nawet brat